Warszawa, 1 stycznia 2013. Nazywam się Gustaw Sokołowski, mam 81 lat, od 60 lat mieszkam w Poznaniu z ukochaną żoną Iris. Kiedy w 2007 zdiagnozowano u mnie sklerozis lateralis amiotrofica, wiedziałem, że pod koniec choroby chcę mieć wybór, kiedy i jak umrę. Kocham cię i chcę odejść z tobą. Zobaczymy, co się da zrobić. Doszedłem do punktu, kiedy mogę powiedzieć, że jakość mojego życia jest straszna. To nie jest życie. Dlatego za chwilę zażyjemy nembutan. Potwierdzam i zezwalam na zabieg. Ryszard Orłowski. Podpisujemy tutaj. To wszystko. Jednym hałsztem. Ogromnie podziękować Morse Certa International, Piotrowi Kraśnickiemu i Ryszardowi Orłowskiemu za wsparcie, za to, że uszanowali naszą decyzję i nam pomogli. Jesteś szeregowym pracownikiem tej kliniki. Stan chorobowy pacjentów nie należy do twoich kompetencji. O co ci chodzi? Słonko, o co ci chodzi? Masz zajebistą pensję, naprawdę. Pierdolę cię regularnie co 2 dni. Mamy zajebisty seks, o co ci jeszcze chodzi? Czego ty jeszcze chcesz, hej? Więc się śmieję.